Cześć ciekawscy! Kojarzycie Blowka? Ten niespełna dziś 23-latek jest jednym z najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Wszyscy, którzy interesują się grami komputerowymi, z pewnością go znają. Ale jak ten sympatyczny i skromny chłopak osiągnął tak wielką popularność? Ile zarabia i jaki jest jego przepis na sukces? Aby dowiedzieć się tego i wiele więcej, zostańcie z nami do końca. Blowek, czyli Karol Gązwa, urodził się 17 grudnia 1996 roku w Międzyrzeczu, a mimo swojego młodego wieku już zapisał się w historii serwisu YouTube. Jego przygoda z filmikami na tej platformie zaczęła się wiosną 2011 roku. Będąc jeszcze w gimnazjum, Karol wypłynął na wówczas niezwykle popularnej wśród młodych ludzi grze Minecraft. Jego porady były na tyle skuteczne, że szybko zdobył uznanie rzeszy fanów. Początkowo kanał nazywał się Minecraft Blow, jednak później chłopak zmienił nazwę kanału na Blowek. Z czasem tematyka filmu przestała ograniczać się wyłącznie do gamingu, a na jego kanale pojawiały się treści lifestyle'owe, vlogi, nagrania o nowinkach technologicznych czy popularne challenge. Częstym gościem w publikowanych nagraniach była także mama Karola, Barbara, którą jego widzowie bardzo polubili. Sam Blow żartobliwie mówi, że gdy pojawia się jego rodzicielka, kradnie całe show. Wszystko to sprawiło, że jego nagrania zaczęły trafiać do jeszcze większego grona odbiorców. Sukces chłopak odniósł szybko, już w 2014 prowadził czwarty pod względem wielkości kanał w Polsce. Był wtedy drugim youtuberem w kraju, który osiągnął zawrotny pułap miliona subskrybentów. Pierwszym był Sylwester Wardęga. Gdy to się stało, Karol miał zaledwie 18 lat. Również w 2014 roku uwzględniono go w zestawieniach 20 najbardziej wpływowych nastolatków w Polsce, sporządzonym w grudniu przez Gazetę Wyborczą, a w październiku przez Newsweeka. Znalazł się w tym zestawieniu w towarzystwie innych youtuberów oraz aktorów i muzyków. Potencjał chłopaka szybko został zauważony. Wkrótce zainteresowali się nim reklamodawcy oraz włodarze strony player.pl, gdzie widzowie mogli go oglądać w autorskim programie Blow Star. W ramach tej serii znane twarze show biznesu grały wraz z Gązwą w różne gry, podejmując wyzwania i rozmawiając z nim o swojej pracy, pasjach i życiu prywatnym. YouTuber wziął także udział w kampanii reklamowej operatora komórkowego Play, no i pojawił się na kanapie w telewizyjnych programach śniadaniowych Dzień Dobry TVN i Pytanie na Śniadanie. W 2017 Karol zajął 18 miejsce na liście najbardziej wpływowych osób w Warszawie, przygotowanej przez dziennikarzy Warszawa Nasze Miasto.pl. Zestawienie to dotyczyło wszelkich branż, na której znalazły się m.in. osoby z branży medialnej, pisarze, sportowcy, przedsiębiorcy, architekci i duże firmy takie jak CD Projekt. Miejsce 18 na 50 to ogromne osiągnięcie, prawda ciekawscy? My jesteśmy pod wrażeniem. Co ciekawe, Gązła w 2018 pojawił się w programie telewizyjnym Zgłoś Remont, gdzie Krzysztof Miruć projektował nowe mieszkanie Karola i musiał wziąć pod uwagę nie tylko upodobania youtubera, ale także oglądających Blowka na YouTubie fanów. A dziś? Obecnie poczynania chłopaka obserwuje ponad 4 miliony użytkowników, zaś liczba wyświetleń filmów dobije niedługo aż 800 milionów. W dodatku Gązwa przegonił w liczbie subskrypcji utrzymującego się od dawna na pierwszym miejscu najbardziej popularnych youtuberów w Polsce Sylwestra Wardęgę, który ma obecnie nieco mniej od Blowa, bo 3 600 000 obserwatorów. Końcem 2018 i początkiem 2019 roku sporo się o tym wydarzeniu mówiło, jednak panowie zaprzeczają plotkom o ich rzekomej rywalizacji i deklarują, że pomiędzy nimi panują raczej pozytywne stosunki, a każdy robi po prostu swoje. Mówiąc o Karolu, można ośmielić się i nazwać go władcą sieci. Według platformy HFM ma on najbardziej zaangażowaną społeczność spośród wszystkich gamingowych youtuberów w Polsce. Oczywiście nie mogło go zabraknąć na Instagramie, gdzie zgromadził już wiele ponad milion obserwujących. Warto uwagi jest to, że pomimo tak ogromnego sukcesu, Karol pozostaje fajnym i skromnym chłopakiem, który jest szczęśliwy, że robi to, co kocha. W dodatku nie możemy pominąć faktu, że w dobie sprzedawania wszelkich kontrowersji w internecie, Karol należy do grupy porządnych i kulturalnych ludzi pokazujących się w sieci. Nawet jego filmy z tak zwanymi prankami, czyli żartami i psikusami, nie należą do wulgarnych. Dzięki temu Karol nie spotyka się raczej hejtem ze strony oglądających. Sam mówi o nich, że ma wiernych, oddanych i mega sympatycznych widzów, którzy zawsze przyjmują jego filmiki pozytywnie. Ale i on sam wywiera pozytywny wpływ na innych. Na kanale Karola pojawił się m.in. aktor Cezary Pazura, który razem z nim rozśmieszał widzów. Co ciekawe, to właśnie Blow zdradził mu tajniki funkcjonowania na tej platformie internetowej i za jego zasługą Pazura polubił YouTube tak bardzo, że sam zaczął nagrywać własne vlogi. No więc jaki jest przepis na sukces według Karola? Po prostu trzeba kochać to, co się robi i wtedy to wychodzi. Chłopak dodaje także, że zawsze podchodzi do nagrywania skrupulatnie, aby całość wyszła profesjonalnie. Gązwa nie ukrywa, że dobrze zarabia na tym, co robi w sieci i że da się w ten sposób wygodnie żyć. Ten chłopak z głową na karku nie chwali się pieniędzmi i tematu o kwotach nie lubi poruszać, jednakże sam przyznał, że na samym YouTubie zarabia od 10 do 20 tysięcy złotych w zależności od miesiąca. A do tego dochodzą przecież reklamy, posty sponsorowane na Instagramie i wiele innych.
Pomimo wielu lat działalności, Blałek nie traktuje tego jako pracy i zapewnia, że sprawia mu to głównie frajdę i spełnienie. Co więcej, nie poprzestał tylko na istnieniu w sieci, bo jak sam przyznaje, nie skupia całego swojego życia wokół YouTube'a i ma poza nim jeszcze inne działalności, które prowadzi. Jakie? Niestety, w tej kwestii nie chce nic zdradzić. Ale może wy coś wiecie? No więc co ciekawcy sądzicie o Blałku? Znacie tego chłopaka? Oglądacie? Dajcie znać w komentarzach oraz nie zapomnijcie o lajkach i subie naszego kanału, by nie przegapić więcej ciekawych filmów, które publikujemy dla Was dwa razy dziennie. Do usłyszenia w następnym odcinku.